17 kwietnia wspominamy błogosławionego Baptystę Spagnoli, prezbitera. Baptysta urodził się 17 kwietnia 1447 roku w rodzinie urzędników państwowych księcia Mantui. Studiował w Padwie. Jeszcze jako młodzieniec wstąpił do karmelitów w Ferrarze. Nie będąc genialnym poetą, był jednak bardzo wybitnym stylistą łacińskim, naśladującym Wergiliusza. Jego eklogi stawiano w Europie przez kolejne 150 lat jako najdoskonalszy wzór stylistyczny. Jego teksty cytowali Szekspir, Boswell i Nash. Przyjaźnił się z wieloma wybitnymi przedstawicielami XV-wiecznego renesansu. Z wieloma z nich korespondował. W roku 1464 złożył profesję zakonną. Pełnił wiele posług w zakonie, nie zaniedbując przy tym pracy literackiej. Napisał ponad 50 tysięcy wersów łacińskich. Wypełniał także wiele powierzanych mu przez papieży misji dyplomatycznych. Wsławił się wielką miłością Kościoła, którego reformie całkowicie się poświęcił. Sześciokrotnie był wikariuszem generalnym swojej kongregacji, a w roku 1513 został wybrany przełożonym generalnym całego zakonu. Wykorzystał swoją znajomość z uczonymi do tego, by przyprowadzić ich do Chrystusa. Zmarł w opinii świętości 20 marca 1516 roku w Mantui. Beatyfikowany został w roku 1885. Módlmy się. Boże, światło i pasterzu wiernych, Ty postawiłeś świętego Baptystę na czele Twojego ludu, aby go karmił słowem i kształtował własnym przykładem. Spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczał i szli drogą, którą wskazywał. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.